Cześć, witajcie ponownie. Na zewnątrz straszny wiatr jest, więc mogą czasami jakieś dziwne hałasy być. Tutaj mamy cytrusy, które ukorzeniałem w poprzednim odcinku. Pokazywałem, jak to zrobić, więc możecie się cofnąć do poprzedniego odcinka, jeżeli Was to interesuje. A dzisiaj Wam chciałem pokazać kolejną metodę ukorzenienia, o której zupełnie zapomniałem w poprzednim odcinku i przypomniał mi o tym jeden z widzów. O ile dobrze pamiętam, to Marie Grant, czy jakoś tak. I fakt, zapomniałem o tym, wyleciało mi to z głowy. Ta metoda dzieli się na jeszcze dwie takie podmetody, więc mamy trzy metody pozyskania nowych roślin z kwitnącej i z owocującej rośliny, czyli pierwsza to jest właśnie ukorzenie takich zrazów patyczków, tak jak pokazałem to w poprzednim odcinku. Druga metoda jest to ukorzenianie powietrzne, a trzecia metoda jest to szczepienie. I te dwie kolejne metody, ukorzenianie powietrzne i szczepienie, dzielą się na jeszcze dwie podgrupy, o których właśnie będziemy mówić teraz i w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmę się ukorzeniem powietrznym, właśnie jedną z tych metod, i zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Pierwsza rzecz, musimy przygotować sobie woreczek z gruntem. Ten woreczek nie może być za duży. Musimy odpowiedni woreczek przygotować do odpowiedniej wielkości gałęzi, czyli ja tutaj taki mniejszy woreczek mam właśnie do tej cytryny i ten woreczek wiążemy u góry. Po związaniu powstaje nam taki pakietek i teraz kolejnym krokiem jest przygotowanie tego pakietka w ten sposób, że rozcinamy go tu przez środek. To jest jedna z metod, bo można też butelkę powiesić, ale to jest taka prosta metoda. Robimy taki wałek właśnie z ziemi wilgotnej i rozcinamy ten pakiet przez środek. Zaraz pokażę jak. Mniej więcej w ten sposób, chociaż woreczek powinien być bardziej podłużny, ale ten też się nada. Przyznam się też, że robię to pierwszy raz, także zobaczymy, czy to się uda. Zawsze chciałem to zrobić, już o tym czytałem, oglądałem na YouTubie wielokrotnie już przez ostatnie 2-3 lata, no ale w końcu trzeba wypróbować. Następnie przechodzimy do rośliny. Musimy przygotować odpowiednią roślinę i w tym celu należy wybrać odpowiednią gałązkę. Ja akurat wybrałem tą, z tego względu, że ukorzenianie takie ziemne by dało duże straty, a tutaj w tym wypadku mogę ją ukorzenić całą. Usunę tą cytrynę, która mi tu jeszcze wisi. O, już sama nawet odpadła. Tak, żeby już jej nie było, nie obciążała. Chociaż tutaj obciążenie nie ma takiego dużego znaczenia. Jeden owoc tu nawet jeszcze mam, zostawiam go. I musimy przygotować właśnie taką gałązkę. I żeby ją przygotować, zrobię dwa takie ukorzenienia, ale jedno Wam właśnie teraz pokażę. To w tym miejscu trzeba wykonać nacięcie kory dookoła i trzeba zdjąć korę. Tak, żeby za bardzo nie uszkodzić tego rdzenia. I roślina wtedy dzięki temu będzie transportowała sobie składniki odżywcze właśnie tym bielmem, tym środkiem. Także nie uschnie nam, będzie cały czas sobie rosła. Natomiast w miejscu wycięcia tej kory pojawią nam się w przyszłości korzenie. Nie wiem dokładnie, jak to działa, trzeba by było poczytać. Wiem, że to działa. Gromadzą się tam właśnie jakieś hormony rośliny, które właśnie powodują, że wydzielą się korzenie. Natomiast jest to metoda taka dość pewna. Nie wiem, w ilu procentach skuteczna, okaże się, jak ja zrobię dwa takie odkłady i zobaczymy, co z tego uzyskam. Chcę generalnie skrócić tą cytrynę do tego stopnia, żeby została tylko właśnie ta gałązka i żeby w przyszłości ona bardziej jeszcze zgrubła, bardziej zdrewniała i wypuściła nową koronę, taką bardziej rozbitą, że tak powiem. Także w tym miejscu właśnie zaraz zrobię taki odkład. Nie wiem, czy to będzie widać, ale wykonałem tutaj właśnie dwa nacięcia. One są wykonane właśnie dookoła, jedno i drugie. I teraz trzeba zrobić nacięcie pionowe i obrać ten kawałek kory. Ciężko mi to jest nagrywać jednocześnie i robić, bo nagrywam to telefonem. Nie mam tu statywu i ta cytrynka też jest gdzieś tu wepchnięta. Także stanowisko nie jest zbyt fajne, ale działamy dalej. Kora zeszła bez problemu. Wygląda to obecnie w ten sposób. Także mamy zupełnie białe takie bielmo, kora jest obcięta dookoła, przecięta pionowo i zdjęta. I jeszcze trzeba nożykiem to trochę wyskrobać, tak żeby się trochę wiórki posypały. Żeby zupełnie czyste bielmo pozostało, trzeba to tak wyskrobać, ja to zrobię też za chwilę i Wam pokażę. No i wygląda to w ten sposób właśnie, po oczyszczeniu jest to goła gałązka wewnątrz i zdjęta kora. Dzięki temu właśnie została przerwana kora, powinny się pojawić na jej końcu korzenie.
roślina cały czas ma transportowane soki i wszystkie składniki odżywcze do góry. Ja jeszcze to zmodyfikuję, bo dodam tu ukorzeniacza. Z tego co wiem, nie trzeba go dodawać, ale dodam go dodatkowo. Ukorzeniaczem posmaruję właśnie tą górną część. Ukorzeniacz zawiera w sobie mikroelementy, składniki mineralne, które właśnie pobudzają jeszcze do ukorzenienia. Także sądzę, że nie powinno to zaszkodzić. I za chwilę przechodzimy do założenia właśnie tego woreczka z ziemią. No i tak, ukorzeniacz został już zaaplikowany. Teraz nakładamy właśnie ten przygotowany woreczek z ziemią. Trzeba tym wycięciem ładnie trafić w gałązkę, wcisnąć to do środka całkowicie i oblepić ziemią. Także tak jak Wam to pokazałem, ja to jeszcze za chwilę poskręcam i pokażę efekt końcowy. No i gotowe. Woreczek jest nałożony, jest bardzo ściśle dociśnięty do gałązki, mocno i owinięty. Ja akurat użyłem taśmy takiej wodoodpornej, kilka razy owinąłem, także ta taśma ma też właściwości takie ściskające jak gumka. Można też owinąć drutem, sznurkiem, tak żeby było tylko ciasno. No i trzeba pilnować, żeby w środku było wilgotno. Jak to podlewamy? Najprostsza metoda, strzykawka, igła i wstrzykujemy do woreczka wodę. No i teraz powinienem poczekać, aż pojawią się korzenie. Jeżeli faktycznie to ukorzenienie się uda, myślę, że za parę miesięcy powinny pojawić się korzonki, będzie je widać we woreczku. Jak tak się stanie, odetnę roślinę właśnie tutaj u spodu i pozyskam w ten sposób nową roślinę, która praktycznie od razu będzie gotowa do kwitnięcia, owocowania i tak dalej. Za chwilę zrobię to samo na drugiej gałązce. Także pozyskam dwie gałązki w ten sposób, a w przyszłości roślinę będę mógł właśnie w tym miejscu rozkrzewić i uformować tak jak uważam. Także w ten sposób można uzyskać z rośliny większe, takie dłuższe gałązki, można je wykorzystać. Kolejną gałązkę mam tam z tyłu, taki badyl długi właśnie sterczy. Szkoda ją odciąć i wyrzucić. O, gdzieś tam aż się ciągnie daleko. I na takich właśnie gałązkach porobię takie odkłady, uzyskam w ten sposób ładne drzewka. Można w ten sposób właśnie uzyskiwać całkiem spore rośliny. Ja akurat nie mam tak dużych cytrusów i rzadko kto w naszym kraju ma, ale w takich krajach właśnie egzotycznych, Tajlandia i tak dalej, to właśnie całe duże drzewa w ten sposób ukorzeniają, na przykład mango, tak jak tutaj mam. W ten sposób również też ukorzeniają. Teoretycznie jakbym chciał te mango rozmnożyć, mogę zrobić tutaj odkład i tak samo pozyskam wtedy całkiem dużą roślinę. Także jeszcze raz dzięki dla tego użytkownika, który mi o tym przypomniał, bo zapomniałem Wam powiedzieć o tym w poprzednim odcinku. Miałem to w planie właśnie na tej cytrynie przeprowadzić, bo ma takie długie badyle. I może kiedyś uda mi się Wam pokazać, jak właśnie wszczepić sam korzeń do gałązki. Jak będę miał na tyle podkładek, jak tu znajdę w tym całym bałaganie roślinnym jakieś podkładki, bo nawet nie pamiętam co mam. Albo uda mi się uzyskać od kogoś jakieś cytrusy dzikie, takie nie za duże, bo szukam cały czas. To Wam pokażę, jak zaszczepić właśnie sam korzeń. Teraz dopiero zauważyłem jedną rzecz. Rano nie było tego. Zakwitło pomelo. Popatrzcie, jaki gigantyczny kwiat. W ogóle pomelo, jakie ma wielkie liście. Zobaczcie to. Jestem bardzo ciekawy, czy uda mi się uzyskać choć jeden owoc. Choć więcej nie byłoby też wskazane. Zobaczcie to. Kwiat jest po prostu gigantyczny. Jest dwukrotnie większy niż w innych cytrusach. Możecie mi wierzyć lub nie, ale w szklarni jest taki zapach, że nie da się tu wyrobić, jak w perfumerii, bo tutaj sporo cytrusów w tej chwili kwitnie. To jest dopiero jakieś 20% tego, co zakwitnie, bo popatrzcie, ile jest pąków kwiatowych. I możecie mi wierzyć czy nie, jak zbliżam się do szklarni, a nie ma wiatru, idę tutaj, to 2-3 metry dalej, pomimo że szklarnia jest zamknięta, czuć zapach cytrusów. To jest tak silny zapach, że przez te okienko, które tutaj jest, jest zasłonięte płytą, szczelnie, żeby myszy mi tam nie przechodziły. W całej piwnicy pachnie cytrusami. Jest po prostu, wszędzie jest zapach cytrusów. Niektóre osoby, które są wrażliwe na zapachy, nie mogą wyrobić w takim pomieszczeniu. Między innymi moja żona, ona nie wyrabia, ona tu wchodzi, ona się od razu dusi. Jest naprawdę bardzo, bardzo intensywny zapach kwitnących cytrusów. Ale nie wszystkie cytrusy wydzielają właśnie tak intensywny zapach, bo na przykład ta pomarańcza tu kwitła wcześniej, prawie nie było jej czuć. Ale niektóre cytrusy wyjątkowo pachną, także to zależy od samego cytrusa. Dobra, co Wam chciałem jeszcze powiedzieć, bo już będę kończył. Też chciałem przypomnieć, bo ktoś o tym wspomniał, że
Da się zakorzenić cytrusa zimą, czy ukorzenić cytrusa zimą, czy jesienią? Tak, da się. Pod warunkiem, że pozyskacie gałązkę z cytrusa, który zimą ma wegetację rozpoczętą, czyli rośnie zimą, dzieje się na nim coś takiego. Lub kwitnie, lub jest po prostu w fazie wzrostu. Czyli na przykład jakieś gałązki przywiezione z wczasów, z jakichś takich miejsc, gdzie cytrus nie przeszedł w stan takiej hibernacji, bo wtedy to ukorzenienie jest mało prawdopodobne. Ona po prostu, ta gałązka, zacznie gnić, zanim ona ruszy. To samo przy szczepieniach. Powinniśmy mieć i gałązkę, i podkładkę taką, która akurat rośnie, tak jak tu jest podkładka. Bo jeżeli nie rośnie, tylko jest w stanie uśpienia, nie zrośnie nam się, to po prostu ta roślina śpi. Jak się wam udaje skądś pozyskać takie właśnie gałązki do szczepienia, czy tam do ukorzenienia, które są pobudzone, które żyją, nie są w fazie właśnie hibernacji, to jest to możliwe w domu w zimę, choć trudniejsze, bo jest mało światła, wiadomo, ale jest to możliwe, bo to jest właśnie ten istotny czynnik, żeby ta roślina była w fazie takiej właśnie wegetacji rozpoczętej lub w trakcie. Dobra, będę kończył, nie będę was zanudzał, bo dużo gadam. Nie chcę tutaj po prostu tego kanału przegadać za bardzo. I co? Do następnego odcinka. Także w następnym odcinku może mi się uda coś zaszczepić właśnie na oczko, albo właśnie taki zraz wszczepić do dzikiej rośliny. Zobaczymy, czy się uda. Żegnam was. Moje cytrynki już się kończą. Zostały mi 3 ostatnie, ale były bardzo pyszne. Hej, na razie, cześć.